Pomoc domowa to jest bardzo zgrabnie napisana komedia o pewnej parze małżeńskiej, która pewnego dnia dość niefortunnie postanawia umówić się w swoim własnym mieszkaniu ze swoimi kochankami. To znaczy mąż umawia się z kochanką, a żona umawia się ze swoim kochankiem w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Na szczęście w różnych pomieszczeniach, przynajmniej do pewnego momentu. No jakby to jest prosty bardzo szkielet, na bazie którego następują bardzo różne komediowe, śmieszne sytuacje, w zależności od tego, kto z kim i gdzie w danym momencie się tego mieszkania spotka. Nad wszystkim, tak, więcej nie będziemy zdradzać, ale nad wszystkim czuwa sprzątaczka, która stara się całą sytuację jak najbardziej tachlować, żeby nie zdemaskować małżonków, gdyż ma w tym swój pewien ukryty interes. Moja postać nazywa się Marek i gram kochanka głównej bohaterki, wyluzowanego harlejowca, nazwijmy to w ten sposób, który w tej przygodzie szuka właśnie przygody, zabawy niż czegoś poważniejszego. No i z czasem też jakby demaskuje się jego prawdziwa natura, której też może do końca nie będę zdradzał, ale okazuje się być chyba mniej wyluzowany niż na początku się to wydaje. Przede wszystkim jest bardzo fajna obsada. Z częścią z tych ludzi miałem okazję już pracować wcześniej i atmosfera jest naprawdę bardzo przyjemna i sympatyczna i w takich warunkach bardzo dobrze przygotowuje się taki spektakl. No, troszkę trwa to wszystko, mamy dość solidne, długie, wyczerpujące próby. Chcemy zdążyć, żeby przedstawić sztukę jak najlepiej. Wow! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wie pan może, która jest godzina? No, to 30. Aż tak? No to zabawiłem. Jeżeli warto było. Ja powiem warto, warto. Przepraszam. Tak. Rolę. Nie. Kasio. Wodę odporną. No, musi. Dwa razy w tygodniu chodzę na basen. Na 3. 50 metrów, 40 sekund kraula. Ja to nawet proszę pana nie liczę. I tak zawsze kończę przed czasem. No, no to co? Dobra. Mogę państwa bardzo serdecznie zaprosić na spektakl Pomoc domowa. Gwarantuję państwu świetną zabawę, doskonale obsadzonej roli, świetne dialogi, zabawne sytuacje, gdzie każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Zapraszam serdecznie.